Cześć Wam! My po długim czasie wróciliśmy do Rodowa. Jesteśmy razem z ekipą Urbex Team Kwidzyn. Siemanko. Widzieliście już Rodowo u nich na kanale, w naszym wspólnym filmie. Dwukrotnie. Ale tym razem jesteśmy na zakończeniu plenerów rzeźbiarsko-artystycznych. I postaramy się Wam pokazać mniej więcej, jak one przebiegały, co udało się nowego stworzyć, bo w tej wiosce dzieje się magia. Zapraszamy do Wioski Cudów. My również. Dokładnie. Same cuda tylko tutaj, w Rodowie. Praca się nazywa Pamiętnik z wakacji i była takim zapisem, znaczy próbą zapisu rysunków przestrzeni. I tutaj też właśnie widać, że rysunki bardzo często, znaczy są w mojej twórczości takie częste i to jest taki cały czas temat do odkrycia, który cały czas gdzieś tam przetwarzam na różne sposoby. I właśnie w tym roku właściwie powstał pomysł na takie kapsuły, w którym jest zamknięta przestrzeń. Opisujące jakieś wydarzenia z mojego życia, czy jakieś miejsca, w których byłam i które mają dla mnie jakieś znaczenie. No i tutaj chciałam się tam zaokrąglić do jednego miejsca, właściwie tego Rodowa, bo jest bardzo inspirujące i dużo jest bardzo takich fajnych, starych miejsc. No i też zrobić pracę, która jest związana z tym miejscem. Stąd też taki tytuł i właściwie te wszystkie miejsca, które są tutaj, to są przetworzone jakieś rzeczy, które widziałam albo które gdzieś tam odwiedzałam tutaj. Na przykład ta praca tutaj to jest ta rzeźba dziewczynki, która stoi przy tamtym budynku. No i jest jakoś tam przetworzona. To jest, są małe drzwiczki dla gęsi, które są właśnie też tam. Wzięłam się na tym plenerze stąd, że mój profesor właściwie Białecki, to od roku jestem u niego w pracowni dyplomowej. I on właśnie robi te plenery już tam od 30 paru lat. Więc to jest taka trochę tradycja, że każdy z naszej pracowni musi pojechać kiedyś na ten plener. No dużo, dużo pracy zajął ten mural taki wspólny, ta praca taka wspólna, łączona. Więc tutaj dosłownie takie okruszki tego, co można zrobić w takim czasie na takim plenerze. Ale no niesamowite miejsce, które daje takie niesamowite możliwości tworzenia. Już naszym widzom powiedzieć, gdzie cię znaleźć? Na Instagramie nazywam się kredka.nie.czerwona. No i tam właśnie często dodaję jakieś prace, które powstają gdzieś tam w ciągu roku. A może coś opowiedzieć jeszcze o obrazie? O obrazie. To właściwie było takie bardzo spontaniczne, bo po ulepieniu tych wszystkich form zostało parę dni dosłownie. Już wiedziałam, że już nie mam czasu na zrobienie jakiejś rzeźby. No i mamy ten konkurs tutaj, właśnie te barwy lasu. Ale że nie lubię malować pejzaży. Wiedziałam, że pójdę w coś, w czym się czuję komfortowo, czyli po prostu rysunek. No i właśnie pomyślałam o takich typowych pejzażach i tym temacie, że te barwy lasu i to zawsze jest tak często oklepane. Czy też są fajne prace, ale po prostu nie są w moim klimacie i tutaj tak trochę nawiązałam do tego, że te lasy często są teraz wycinane. I to jest kawałek drewienka kory wyciągniętej z ogniska, który jest spalony. I właśnie tytuł pracy to jest Było miło, ale się spaliło. I nawiązuje do takiego globalnego problemu, takiego niszczenia tych lasów, które są. Także myślę, że wszystko, co jest dookoła, może w jakiś sposób nas inspirować zawsze i gdzieś tam można, znaczy my jako artyści przetwarzamy to na swój sposób i podchodzimy do tych tematów w bardzo różny sposób. To zresztą widać na tych wszystkich obrazach i pracach, że każdy zupełnie inaczej podchodzi do tego. To prawda. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
pierwszego pleneru międzynarodowego Pole Sztuk w Rodowie. Także myślę, że intymniej i łatwiej będzie mi opowiadać o tym wszystkim, co powstało podczas tych dwóch tygodni w Kościółku, bo to jest nasz taki drugi etap teraz tej naszej ceremonii. Ja tylko powiem, że to był taki wyjątkowy plener, zupełnie inny. Ja myślę, że każdego roku mówię to samo, że był wyjątkowy inny, ale myślę, że tu było takie pogranicze. Raz, że było nas bardzo mało, z różnych względów, i lokalowych, i finansowych. Było bardzo kameralnie. To też zobaczycie Państwo, że tych prac, jeżeli chodzi o przestrzeń rodowa, jest mniej, bo nasi artyści skupili się na jednej dużej pracy, na malarstwie ściennym, gdzie łączone są dwie dziedziny. Dziedzina właśnie tego malarstwa ściennego i ceramiki. I tu oni dzielnie walczyli przez te dwa tygodnie. Zarówno studenci z malarstwa i z rzeźby, no i ich prowadzący. Jestem rzeźbiarzem i dla nas rzeźbiarzy wyjazdy plenerowe są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o edukację taką artystyczną, akademicką, to stawiamy na plenery, bo czasami taki plener jest ważniejszy niż cały semestr w uczelni. Wydział Rzeźby Akademii Gdańskiej stoi plenerami, także robimy wiele takich projektów. No, Rodowo jest takim już naszym tradycyjnym. 30 już pierwszy się odbył, także z wielką tradycją. No i też staramy się, żeby ten plener był taki ciągle otwarty i to pole sztuk, które jest w nazwie, nie było pustą nazwą, ale jak widzieliście dzisiaj, to literatura, malarstwo, ceramika, rzeźba. Za chwilę będą projekcje w przestrzeni publicznej, intermedialne. Staramy się, żeby to pole sztuk było coraz szersze. A ważną też taką działalnością tu w Rodowie jest takie budowanie tożsamości. Z pozycji też ludzi przyjeżdżających z zewnątrz, tych, którzy się interesują historią i potrafią w jakiś sposób zrealizować swoje projekty na ten temat i pomóc w odzyskaniu tożsamości tego miejsca, stworzyć ludziom nowe jakieś perspektywy widzenia, bo jak wiemy, są tak zwane ziemie odzyskane, które mają problem z tożsamością, o której już właśnie mówiłem, i zaczęliśmy taki nowy projekt Krypta w tym roku, bardzo interesujący, bardzo rozwojowy. Właśnie teraz Maciej Świtała, profesor z architektury, wyjeżdżał i już linkował, że są zainteresowani z rekonstrukcji, którzy rekonstruują pułk tak zwany Królewicza, którego generałem był Jacques von Wittenau, także to się rozszerza. Wiele uniwersytetów chce się w to włączyć, także myślę, że będziemy mieli rzeczywiście interdyscyplinarny w przyszłości, bardzo ciekawy projekt. Włącznie z rekonstrukcją samych twarzy Jacques von Wittenau. Ambitny plan. Bardzo, bardzo ambitny i taki przyszłościowy, ale myślę, że trzeba już o takich myśleć, bo tych projektów sporo powstało i z dobrym skutkiem. Myślę, że trzeba mierzyć wyżej i łączyć dyscypliny, no bo to nas rozwija, nie? Bo spotykamy się w różnym gronie. Część jest ludzi z mojego środowiska, z którymi się znamy bardzo dobrze, ale czasami ktoś z zewnątrz też może spojrzeć na to inaczej. Uczestniczą sami studenci, czy... Nie, formuła jest otwarta. Od jakiegoś czasu
tych studentów jest coraz więcej, bo to są ich praktyki, to są studenci nie tylko z Akademii Gdańskiej, ale są z warszawskiej, z krakowskiej. Czasami się zdarzają z innych jeszcze, to też mieliśmy ze Słowacji studentkę, ale też są dorośli artyści. Pani, która dzisiaj dostała nagrodę w konkursie Barwy Lasu, jest z Podryjewa, czyli z naszego tutaj powiatu. Podeszła do mnie w czasie naszych tych uroczystości 30 lipca, w czasie tych wykładów i zapytała, czy ona mogłaby uczestniczyć z nami, bo maluje, czy chciałaby mieć z nami kontakt, czy jest to możliwe. Że ona rozstawi namiot, że chciała po prostu być z nami. No ja się na to zgodziłem, nie znając tej pani, ale nie żałuję, bo rzeczywiście bardzo ciekawa i dała jakiś nowy powiew. Nawet kadra malarska doceniła, nagradzając właśnie jej pracę. Tylko my, reszta ekipy zostaje w Rodowie już na zawsze. Możecie znaleźć ich gdzieś na plenerze. Jako tak. Woskowe ciała. Na przykład. Różne są techniki, także nie musicie będziemy zdradzać. Chcemy przyjechać i szukać. Tak, Może ktoś ich znajdzie. W kamieniach musicie poszukać podobizny melona na przykład. Elmo. Tak. My się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że plenery wam się podobały i w przyszłym roku bądź w następnym przyjedziecie je sami zobaczyć na własne oczy. Naprawdę warto. Wpadajcie na UTK do nas. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.